Dzisiaj zbudujemy najprostszą zgrzewarkę do baterii. Okej, słuchajcie, dzisiaj tematem jest zgrzewarka, przy czym najprostsze urządzenie, jakie się da. Co to jest zgrzewarka? Słuchajcie, zgrzewarka to jest takie urządzenie, które potrafi jakby przyspawać taką blachę do baterii, akumulatorów. Robi się to z tego względu, że lutowanie potrafi rozgrzewać baterie dość niebezpiecznie i jest to mniej wygodne, natomiast zgrzewanie jest dużo wygodniejsze, tylko wymaga dość specyficznego sprzętu, jakim jest zgrzewarka, czyli urządzenie, które przepuszcza ogromny prąd, tak duży, że ta taśma, którą tutaj będziemy zgrzewać, będzie się rozgrzewała do białości, topiła i tak jakby punktowo spawała się z samą baterią. Ale jak w ogóle działa zgrzewarka? Słuchajcie, zgrzewarka to jest przepuszczanie bardzo silnego prądu przez metal. Tutaj zobaczcie, tutaj mamy taką taśmę. To jest taśma, którą będziemy zgrzewać. Ja sobie tutaj od niej utnę sobie jej kawałek. O. I teraz weźmy sobie taki właśnie tutaj baterię. Ja sobie wziąłem akurat zwykłe takie baterie alkaiczne, po prostu do różnych prób tutaj je wykorzystuję. Natomiast tak naprawdę zgrzewarka jest urządzeniem przewidzianym do zgrzewania za pomocą, akumulatorów. Już wam tu sobie tylko trochę robię. Tutaj mam włącznik, którym będę zgrzewać. I przykładamy sobie naszą elektrodę, nawet dwie elektrody. Przykładam, dociskam. Szybki strzał. I proszę bardzo. Nie wiem, czy to widać, czy ostrość złapie. Jest ten kawałek metalu, jest po prostu jakby przyspawany. Możemy sobie dla bezpieczeństwa zrobić dodatkowe połączenia. No, tu mnie akurat nie chwyciło. O, nie wiem, czy to widzicie, że wręcz się pojawia po prostu takie iskry. O. I mamy taką blaszkę właśnie przygrzaną. To samo możemy zrobić sobie z drugiej strony. Aż za mocno. Tak, tu się pojawia mi coś, co nazywa się spawaniem w zasadzie. To jest niewskazane. Za mały był docisk. O, teraz poszło lepiej. No dobra. Dobra. I tak widzicie, mamy przymocowane tutaj blaszki, które są po prostu przyspawane do baterii czy do akumulatora. I teraz jak coś takiego zbudować? Żeby coś takiego było możliwe, potrzebujecie bardzo silne źródło prądu. A ja wykorzystuję akumulator. Tutaj te wszystkie przełączniki i tak dalej, to jakby na to nie zwracajcie uwagi, bo to jest po prostu taki mój powerbank na 12 V, dlatego tu mam różne takie rzeczy. Istotne jest to, że akumulatory potrafią dawać dużo prądu. Służą do tego na przykład, kiedy uruchamiamy silnik samochodu, bądź motocykla, bądź quada, to tam potrafi nawet ze 100 amperów pójść. A ampery to są elektrony. I teraz tak, jak takie elektrony zaczynają się poruszać, to jeżeli się robi im trochę za ciasno, to zaczynają się o siebie obcierać i w efekcie pojawia się dużo ciepła, tak dużo ciepła, że wręcz tutaj ten metal się zaczyna po prostu roztapiać i następuje po prostu jakby zgrzanie, czyli połączenie tego metalu, tej taśmy z metalem tutaj tego podłoża. Okej. No i jeżeli mówimy, że musimy puszczać duże prądy, to też musimy zadbać o to, żeby te duże prądy można było przepchnąć.
I zwróćcie uwagę, że po pierwsze musimy mieć jakieś urządzenie do włączania, wyłączania prądu. Ja mam tutaj taki stycznik, ale to nie on włącza prąd. Ten stycznik służy, czy tam to jest przełącznik, służy tak naprawdę właśnie sterowaniem tutaj takiego stycznika. Nie wiem, czy to widać. O, tu jest taki stycznik. Ten stycznik to jest po prostu stycznik do włączania alternatora, do włączania startera w quadzie bądź w motocyklu. Jeżeli macie, nie wiem, od ciężarówki, czym większy, tym lepszy. To jest urządzenie, które za pomocą stosunkowo małego prądu możecie włączać bardzo duży prąd, właśnie rzędu 100-150 amper. Nie starajcie się nigdy włączać tego za pomocą przełącznika, po prostu bo one się spalą. Tylko właśnie urządzenia o dużej mocy są w stanie przepuszczać taki prąd. Teraz tak, z jednej strony stycznik jest podłączony tutaj z elektrodą dodatnią. I tutaj widzicie, jest taki kawałek po prostu płaskownika. Chodzi o to, że wszędzie trzeba dążyć do tego, żeby były maksymalne grube przekroje drutów i maksymalnie niska rezystancja połączeń. Czyli widzicie, tutaj jest kawałek miedzianego płaskownika. Do tego płaskownika też mam podłączony tutaj jeden z przewodów sterujących, czyli jest podłączony plus na stałe do tego stycznika. Wyjście jest podłączone do kabla. Te kable to są najgrubsze kable, jakie znalazłem w domu. To jest chyba więcej niż 2,5 kwadrat, to może być nawet właśnie z 4 kwadrat. Ale one nadal są za małe. To jest. Przy czym mówimy tutaj, że to jest rozwiązanie takie do domowego, okazjonalnego zgrzewania. A po prostu takie znalazłem. Nie używam ich za dużo, one się będą w trakcie pracy będą bardzo się nagrzewać, ale to daje się przeżyć, jeżeli po prostu używacie ich tylko raz na jakiś czas. I mamy tak, mamy prąd, który idzie jednym kablem, kablem tutaj. Następnie na końcu mam do takiego kabla, mam przymocowany, w zasadzie przylutowany, mam po prostu kawałek pręta takiego miedzianego. Tutaj pomiędzy tym prętem jest włożona płytka PCB, taka dwustronna, miedziowana, w środku jest izolator, po prostu po to, żeby całość dobrze połączyć, jednocześnie, żeby nie było zwarcia. I tu jest na dużej powierzchni, po prostu jest lutowane. Na końcu jest wyprowadzona elektroda. To samo jest, z drugiego bieguna jest pociągnięty kabel i do drugiego bieguna jest pociągnięta elektroda. I teraz tak, ważne przy elektrodach są dwie rzeczy. Po pierwsze, elektrody muszą być zaostrzone. Chodzi o to, że jak mamy tak dużo tych elektronów, to trzeba je właśnie skupić na bardzo wąskim miejscu. I właśnie w tym wąskim miejscu będzie ich największa gęstość, co spowoduje właśnie, że w tym miejscu będzie się pojawiało właśnie to zgrzewanie. A po drugie, elektrody dobrze jest właśnie tak wygiąć w jakiś taki kształt, bo ja już wam pokażę, w czym rzecz. Chodzi o to, żeby jedna i druga elektroda równiutko dotykała i nawet żebyście naciskali tak, żeby one lekko sprężynowały. Dzięki czemu docisk tutaj tych końcówek elektrod będzie w miarę równy i dwie elektrody będą równo naciskały na to złącze. Dzięki czemu to zgrzewanie będzie tutaj najlepsze. A jeśli zrobicie je na wprost, to będziecie mieli tendencję do idealnego postawienia ich równo. I to będzie powodowało, że na przykład, że jedna elektroda będzie się zgrzewała, a w drugiej się będą pojawiały iskry. Bo zgrzewanie powinno się odbywać przy napięciu rzędu 2-3 V. Tu mamy akumulator 12 V, więc jest tego za dużo, ale lepszego po prostu nie mam. Więc muszę sobie z tym radzić i po prostu przez dobry dotyk nie powinno tutaj właśnie nam tego prądu przechodzić. I teraz sobie zobaczcie. Jeżeli mamy sobie taką sytuację, że mamy na przykład właśnie dwie baterie. Ja sobie może nawet, widzicie tutaj, może zrobimy inaczej. Może wezmę sobie, spróbujemy sobie zgrzać dwie baterie równolegle. Zobaczymy, czy nam to wyjdzie. Wezmę sobie kawałek taśmy. Nie wiem, czy to widzicie. Tak, widzicie. Ja sobie na początek wezmę, położę tutaj jedną. Właśnie docisnę mocno tą elektrodę. I naciskamy przycisk, którym włączamy prąd, ale tylko dosłownie na ułamek sekundy. O, tutaj nawet to mam tutaj taki miernik napięcia i on płacze, że właśnie, że spadło napięcie za nisko. To znaczy, że to połączenie generuje zwarcie.
I no, to znaczy, że dobrze działa nam tutaj to zgrzewanie, a po prostu już zaczyna nam brakować wydajności akumulatora. Ten akumulator jest tak na styk. No dobra, mamy dwa zgrzewy. Teraz sobie wezmę, tu przytniemy. To są nożyczki do blachy, a nie zwykłe, żeby nie było. I połączymy sobie z tą baterią. To są moje stare baterie, więc ja mogę je zgrzewać nawet bezsensownie trochę. Chodzi dzisiaj tylko o to, żeby pokazać wam, jak to mniej więcej działa. Jedno zgrzanie. No widzicie, tutaj właśnie nierówno ułożyłem i efekt był taki właśnie, że pojawiło się spawanie. A spawanie jest tym, czego nie chcemy. Dobra. W ogóle. Przypominam, takie rzeczy powinno mieć się na nosie. No dobra. I teraz spróbujemy zrobić z drugiej strony. Trzeba zawsze mocno dociskać, tak żeby te oba druty się wygięły troszkę. O. No i w ten sposób udało nam się zgrzać ogniwo. No jest trochę krzywo zrobiłem, bo ja tu specjalnie nawet nie przykładałem się do tego jakoś. No ale generalnie rozumiecie zasadę. I teraz tak, wszystko to możecie w zasadzie zrobić za pomocą rzeczy, które macie w domu. To jest kawałek pręta po prostu z jakiegoś sztywnego kabla. Te elektrody, tutaj końcówka. To jest po prostu kabel, który był po prostu jakiś tam przedłużacz gruby. To jedynie pewnie musicie sobie kupić, bądź znaleźć gdzieś na złomowisku. To kosztowało z 15 zł, więc to nie jest jakiś duży wydatek. No i akumulator. Oczywiście trzeba mieć akumulator. Akumulatory są droższe bądź tańsze. No ale jeżeli ktoś się czasami takimi rzeczami zajmuje, no to pewnie jakiś akumulator w domu ma. I w ten sposób możecie sobie zgrzewać. A jeszcze jedno. Ten akumulator ma na tyle małą wydajność, że mogę tylko lutować właśnie, tam zgrzewać tylko dość cienką taśmę. Zobaczcie, tutaj mam właśnie taką taśmę, to jest taśma chyba niklowo-żelazowa. A ona gdzieś potrafi przepuszczać prądy około 2-3 ampery. A tu mam na przykład taśmę taką niklową i ona potrafi przepuszczać prądy nawet do 20 amperów. Ale przez to, że ma na niższą rezystancję, to jej zgrzanie już jest niemożliwe. Przynajmniej za pomocą tego akumulatora, po prostu wydajność prądowa tego akumulatora jest za mała. A być może jakbym miał większy akumulator, to by to zadziałało. A natomiast przy tym jest to za słabe. I wtedy trzeba po prostu większe, bardziej wydajne źródło. Natomiast do takich małych prądów, właśnie baterii do pakietów, to spokojnie wystarcza taka właśnie zgrzewareczka za 15 zł. To tyle. Pozdrawiam w takim razie jeszcze raz. Jeżeli wam się podobało, to łapkę w górę. Jeśli wam nie podobało, łapkę w dół. Jeżeli macie jakieś pytania, to napiszcie sobie w komentarzach. Jeśli macie jakieś pomysły na rzeczy, które można by zbudować, też napiszcie w komentarzach i tyle. Zachęcam do subskrybowania, jeżeli chcecie wiedzieć, kiedy będzie następny film.